na tej wodzie płotka ma 15 cm i okoń też. Leszcz ma 25, ale nie będziemy tutaj walczyć z leszczem i krąpiem. Uznamy go za krąpia, a dużego krąpia uznamy za leszcza. Także te wszystkie płaszczugi oprócz rozpiórów to do siatki. No nie mamy tu ichtyologa, żeby później nie robić wojny z grzyców, to tak. Rozpiór ma 25. Rozpióra to wszyscy potrafią rozróżnić i go, jak będzie mniejszy, utopić. Dobra, 46. 42. To jest top wygrywający dzisiaj. Jeszcze tylko trzeba znaleźć właściwego robaka. Egzemplarz. I już sukces murowany. A jest drobna rybka, nie? Drobna rybka jest. Ale jakby dobrze się przyłożył, to 1000 złotych. Tysiąc można zrobić, tylko że te 1000 nawet może nie dać 5 kg, wiesz? Czyli charuwa straszna, tak? A ryby zero. Proszę. Pławik Milo, porządny. Pławik Arno Vinci. Oliwki Milo. Toczone. Śród Milo. Wędkę 752 na Anglię robioną.
i taki element wykładasz, wtedy masz, masz wtedy dokładnie 13 albo 11 metrów, zależy jak chcesz łowić, nie? A to jest kanałówka? Karpiówka? Karpiówka trochę mocniejsza, tak na rzekę, ale ona jest trochę pocieniona i wtedy może być i wiesz, i też i na kanał, taka, ale bardziej na rzekę ona się wydaje, nie? To jest ale zwykła prolungina, między, tak? Między 7 a 8 elementem. Czyli aha, bo prolungina była zawsze na końcu. Tak, kij jest inaczej wyważony. O. I teraz masz tutaj, widzisz? Między 7 a 8 elementem i teraz masz dokładnie 11 metrów. Żeby się łowić, nie? Mhm. Ale ja ten element się osłabiam i łowię trochę bliżej. I wtedy masz wyważoną wędkę. Powiedzmy pomniejszoną o te 80 cm, bo 80 cm ma. Jakich ryb dzisiaj się spodziewasz? Dzisiaj będę łowił generalnie krąpie, płotki i myślę, że parę leszczyków też powinien człowiek złowić i wynik powinien być dobry. Dobry to w jakich granicach? Myślę, że 7-8 kg. Powinno się przydarzyć, tak? Powinno się przydarzyć. Ktoś jak naprawdę złowi 10 kilo, to będzie bardzo dobry wynik. Nie bardzo miejsce, bo mam wykłócenia, ale w drugą stronę. Chociaż tu taka góreczka jest. Nie przeszkodzi, rzucę za nęcę przed tą górką, będę łowił za. Brzeg jest raczej równy, z lekkim wypłyceniem, widzisz tutaj jak jest ten kamień, tam naprzeciwko, po drugiej stronie jest taki słupek kamienny. Tak? Z wypłyceniem. Teraz wracamy, potem zobaczymy co się będzie działo, bo powinno się, różnica jest 5 cm, ale myślę, że nie szkodzi. Dalej. Tam już jest spadek, czyli trzeba mówić troszeczkę więcej, pół metra. Wiesz, to jest bardzo ważne, bo ja biorę na dwa razy, nie? Bo nie wszyscy to robią. Ja ci jeszcze raz pokażę, tylko daj mi chwilę czasu, nie? Ja robię coś takiego. I wtedy przy dużych rybach masz możliwość, że tu masz większe wzmocnienie. Jak bierzesz na raz, zawsze są krawędzie ostre i wtedy jak robisz na oczko na dwa, tak? Wtedy masz pewność, że to ci je utrzymuje, prawda? Masz takie wzmocnione to jest. Ja raz zgubiłem tak dużą rybę i powiedziałem, nauka nie może iść w las. Trzeba o tym, prawda? Trzeba o tym pamiętać, bo to później procentuje na zawodach. No. Zgubić rybę 2-kilogramową, 3-kilogramową jest bardzo szkoda, a przede wszystkim wpływa to na wynik. To ja mam tylko pół litra. Nawet nie przekraczam. Nie chcę ubijać, żeby nie niszczyć robaczka. Wystarczy pół litra. Jokersa. Dzisiaj jakoś pół litra ponostarczy. No dokładnie. Jeśli chodzi o jokersika, to jest ładnie rozproszony. Bardzo fajnie chodzi, on się wtedy oczyszcza. Zobacz jaki wygląda, super, wspaniale. Widzisz? Suchutki, oczyszczony, nie? I wtedy on, wtedy możesz go porcjować do zanęty, do wszystkiego. Tak, on jest żywy, oczyszcza się i jest bardzo smaczny dla rybek. Nie za wiele przynęty, ponieważ zdecydowałem się nie przekarmić ryby. Mimo to, że tej rybki jest tutaj bardzo dużo, ale ona jest mała i zawsze może za dużo zjeść i później już nie bierze to, co masz na haczyku. Trzeba po prostu bardzo uważać. Zawsze można dorzucić później, tak? To nie ma problemu. Będziesz stosował ciętą dendrobenę również? Ale to dopiero wtedy, kiedy się pojawią leszcze. Czyli tak druga, trzecia godzina. Tak, bardzo delikatnie, bo ostatnio na zawodach popełniłem błąd, dałem za dużo wszystkiego i rybki mi się najadły i nie chciały później skubać, tak? Proszę na to zwracać uwagę, bo to jest bardzo ważne. Zawsze można, to jest szkoła Piotra Lorenza, on zawsze mówił, że zawsze już wyciągnąć kul nie może z wody, ale zawsze dorzucić można. Delikatnego jokersika, trochę delikatnego kasterka, nieprzekarmione kule, troszeczkę białej pineczki,
Wszystko tak na styk delikatny. Ryba ma brać to, co jest na haczyku. A jak w razie na przykład będzie dużo gęsto, to do nęce pyk, kubek, dorzucę robaków, dorzucę tego, więc robię taki, wiesz. Walczył do końca. Jest ten robak wymarzony? Właściwy już. I to, który ma największą moc.
Bardzo ładny wynik, 9 kilo, ale tak myślałem, że gdzieś koło 9 kilo wygrało, tak jak mówiłem na początku. Zastosowałem to, co powinienem zastosować, czyli delikatnie, nie przeręcenie, i rybka była. W ciągu 3 godzin 6 kilo na dzisiaj w tym sektorze to było. Centymetry. Jeden 910, Bogusz Dawid 7,75, Rokicki 4,150, Skurpiel Klaudia 2,880, Wasiak 2,800, Lubasiewicz 1,500 i Gracjan 9. Piotrek, dzisiaj wygrałeś, tak? No, wygrałem. Mogę już pozdrawiać? No nie, jeszcze może troszeczkę porozmawiamy. Powiedz, jaką rybą wygrałeś, jaka była największa? Złapałem parę leszczy, które były w granicach 800 gram do 1 kg. No i ogólnie były przestoje. Łapałem parę krąb i ogólnie było przestoje dużo. Przypomnij, jaki końcowy wynik był? 7900. Kolega, drugie miejsce miał Dawid, miał 7700, także bardzo blisko byśmy siebie. To gratuluję. Dziękuję. Się należy. Klasyfikacja drużynowa. Drużynowa. Koło Pyrzyce 13 punktów, pierwsze miejsce. 16 punktów, Starfish drugie miejsce. 19 punktów, koło Lipień. 19 punktów, trzecie. Czwarte 28, Kiełbi. Piąte 29, Klub Lipień. Szóste 30 punktów, Troć. Siódme, gdzie siódme? Nie ma. Jest. Siódme, Big Fish 31. Ósme 33, Klub Police. I dziesiąte, Klub Fala. Wyciężyła Katanowska Bożena. 8,795. No niech podejdzie. No idzie do płota. Może na buziaczka. Druga Ewa Marszałek 5,560. Trzecia Rybińska 5,95. Czwarta Nagórska. Piąta Ficer. Szósta Trzeciak. Siódma Kowalczyk. I ósma wśród młodzieży starszej Andrzej Woronin 9,460. Drugi Gołuchowski Grzegorz 8,780. Trzeci Nowakowski Artur. Na gonicę przyjdzie. Buziaczków mu proszę nie przekazać. Czwarty Nagórski, piąty Chudzik, szósty Krzywowłocki, siódmy Sarba, ósmy Lubasiewicz, dziewiąty Ornat, Wąchalski, dziesiąty Wasiak,
11, Hołbowski 12. Prasa, dziękuję za przygotowanie stanowisk. Komisji sędziowskiej jak zawsze za sprawne liczenie. Zobaczcie, tak szybko policzyli, że Artur dzisiaj nawet zdążył. No. Było dobrze. Czekali na Artura. I zapraszam na ostatnią rundę na Gunicę. Koniec sezonu, koniec męczarni. Przez zimę będzie. Do. A Gunicę przygotowują kiełbiki. Brawo! Członków kapitanatu informuję, że jutro posiedzenia kapitanatu nie ma, bowiem jest posiedzenie zarządu okręgu. Także spotkamy się dopiero po lidze. Dziękuję, do zobaczenia.